Dzień dobry, dzisiaj rozmawiamy z panem Adamem Budzikiem, studentem Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu i autorem powieści kryminalnej Ostre cięcie. Dzień dobry, witam studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu. Nie ukrywam, że jednym tchem przeczytałam pana powieść, stąd moje pierwsze pytanie. Kiedy rozpoczęła się pana przygoda z pisaniem? Moja przygoda z pisaniem rozpoczęła się w szkole średniej. Wtedy nabywałem pierwszych szlifów, jeśli chodzi o twórczość literacką. Głównie to były wiersze, dzienniki. Uważam, że ten okres za taki renesans dla duszy. U każdego człowieka jest okres dojrzewania, jest tym renesansem dla duszy, kiedy zapoznaje się z różnymi dziedzinami sztuki. Też sam tak uważam, że to był dla mnie taki okres. Obecnie swoją twórczość dzielę na dwa etapy. Okres młodości, kiedy dopiero poszukiwałem drogi, którą chcę podążać, no i ten dojrzały etap twórczości, kiedy odnalazłem właśnie gatunek, w którym się sprawdzam, który sprawia mi przyjemność tworzenie tego. Dużo pan mówi o szkole, stąd moje pytanie, czy czytał pan lektury szkolne i którą pan najbardziej lubił? Tak, czytałem lektury szkolne. Ulubiona lektura szkolna, jaka zapadła mi w pamięć, do której dość często też wracam w życiu dorosłym, to Mistrz i Małgorzata Michaiła Bułhakowa. Bardzo dziękuję. I teraz jeszcze mam takie pytanie, skąd w ogóle pomysł na to, żeby pisać? Przede wszystkim od samego czytania książek. No, czytam najczęściej kryminały, dlatego zdecydowałem się napisać kryminał. Takim impulsem, który sprawił, że już w dorosłym życiu, mając te 20 parę lat, postanowiłem napisać książkę, było przeczytanie trylogii Zygmunta Miłoszewskiego o prokuratorze Teodorze Szackim, który zainspirował mnie do działania. Też chciałem właśnie stworzyć takiego bohatera, który będzie stał w kontrofensywie do postaci w książkach Zygmunta Miłoszewskiego. A czy ktoś jeszcze pana inspirował bądź inspiruje? Inspirację czerpię nie tylko z literatury, ale również z muzyki, przede wszystkim rockowej. Co można odnaleźć w warstwie fabularnej Ostrego cięcia? Często są nawiązania właśnie do tej muzyki rockowej. Oprócz tego z kinematografii. Tworząc postać głównego bohatera, inspirowałem się postacią Travisa Bickle z filmu Taksówkarz Martina Scorsese. Czy mogę rozumieć, że jest on dla pana autorytetem? Autorytetem. Tak, dość dużo powiedziane, ale myślę, że Zygmunt Miłoszewski wśród polskich pisarzy jest dla mnie największym autorytetem. Wśród reżyserów, jeśli zahaczamy już o temat kinematografii, to przede wszystkim tak, Martin Scorsese, Quentin Tarantino i Władysław Pasikowski. Tak jak mówiłam, jednym tchem przeczytałam pana książkę, a że uwielbiam kryminały, to była dla mnie czysta przyjemność. Moje pytanie, czy przewiduje pan kontynuację powieści? Na ten moment skupiam się na promocji Ostrego cięcia. Już podczas tworzenia fabuły Ostrego cięcia zrodził się w mojej głowie pomysł na nie tyle kontynuację, co osobną historię z życia bohatera, jako niepokornego przedstawiciela pokolenia Y w szeregach policji Jana Tylera. To w takim razie jeszcze chciałabym dopytać, jak długo zajęło panu pisanie? Pisanie zajęło mi 1,5 roku. Następne pół roku to był proces wydawniczy, kiedy udało mi się odnaleźć wydawnictwo, które podjęłoby ryzyko wydania debiutu literackiego. No właśnie, mówimy o wydawnictwie. Czy trudno znaleźć wydawcę? W moim przypadku musiałem wysłać swoją pracę do 5 wydawnictw. I na początku marca 2020 roku wydawnictwo Nowa Res okazało zainteresowanie moją twórczością. A jak tak globalnie wydawnictwa reagują na debiutantów? Globalnie niestety nie umiem stwierdzić. Wiem, że na przykładzie polskiego rynku wydawniczego, że reagują dość z niechęcią, bo jest to ryzyko finansowe związane z nieznanym autorem, który nie ma wyrobionej swojej marki oraz swojej grupy odbiorców. Czy wydanie książki odmieniło pana życie?
Myślę, że tak. Odmieniło moje życie. Przede wszystkim odczuwam większą satysfakcję z życia. Poza tym nabywam nowych doświadczeń, jak wywiady, kontakt z mediami. A propos wywiadów, ilu już Pan wywiadów udzielił? To jest mój 6 wywiad. Ja mam jeszcze takie pytanie dotyczące natchnienia. Czy zdarza się niemoc twórcza? Tak. Doświadczyłem tego podczas tworzenia Ostrego Cięcia. Praca nad książką była nieregularna. Zdarzały się takie momenty, że siedziałem przed tym komputerem i potrafiłem przez parę godzin napisać jedno zdanie. Innym razem widziałem efekty swojej pracy, jak siedzę przez całą noc i już prawie jest zakończenie powieści. Czytając powieść, nie ukrywam, że bardzo tutaj zafascynowało mnie to, że dzieje się to w Opolu. Dlaczego Opole? I bardzo dużo tutaj mamy motywów związanych z naszym miastem. Przede wszystkim ze względu na to, że łatwiej pisze się fabułę na podstawie miasta, które się zna, z którym człowiek jest związany. No, z Opolem jestem związany od 6 lat, dlatego łatwiej mi było właśnie osadzić fabułę w tym miejscu. Panie Adamie, bardzo dziękuję za poświęcony czas, dzisiejszy wywiad i nie ukrywam, że bardzo mocno trzymam za Pana kciuki i życzę weny. Dziękuję. Chcemy Państwu umożliwić zdobycie książki z autografem Pana Adama Budzika. Jak to zrobić? Przede wszystkim zakupić egzemplarz w księgarni internetowej zaczytani.pl bądź bonito.pl. Wszelkie informacje dotyczące zdobycia autografu znajdują się na stronie internetowej Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu bądź informacje można znaleźć w biurze karier.